Hej, cześć, witajcie moi drodzy, jestem Maciasty i dzisiaj przychodzę z najlepszym ekwipunkiem do 300 zł. Dużo czasu tak naprawdę minęło, jakby nie patrzeć od ostatniego właśnie filmu z ekwipunku tematycznego, czy właściwie za jakąkolwiek kwotę. Jednak w najbliższym czasie postaram się to zmienić troszkę i właśnie nagrać parę takich odcinków i wrócić, można by powiedzieć, do korzeni. Oraz zrobić odcinek z połączeniami noży oraz rękawic, bo o to mi prosiliście, a jakby nie patrzeć, trochę nowych i ładnych ostrzy powychodziło w międzyczasie, więc jest zdecydowanie na co popatrzeć i co zrobić. Jednak wracając słuchajcie do odcinka. Kwota 300 zł. Wiem, to zdecydowanie niemały wydatek, jednak są osoby, które na tyle chcą sobie pozwolić. I właśnie w tym filmie przedstawię wam tak naprawdę najlepsze opcje według mnie do wszystkich skinów. I właściwie też co fajne, przy tych kwotach jesteśmy w stanie zapewnić sobie już koskę. Nie może jakąś najlepszą i najładniejszą, ale na pewno pierwszą koskę, która nie będzie taką brzydką, obdrapaną nawają. A na przykład będziemy w stanie zakupić sobie takiego Guta Forest Deedpada w stanie Field Tested za około 250 zł. Do tego oczywiście dorzucimy sobie ekwipunek za 50 zł i mamy już naprawdę przyzwoity ekwipunek, zarówno i z kosą i masą fajnych skinów. A jeżeli tą czy inną tak naprawdę będziecie chcieli kupić trochę taniej, zapraszam was na stronkę Shadowplay, gdzie możecie sprzedawać oraz kupować skiny do CS-a. Z użyciem mojego kodu Maciasty lub zwyczajnie klikając w pierwszą linkę opisu, dostaniecie dodatkowe 2% bonusu do waszego depozytu. Dużą zaletą strony jest możliwość dokonywania transakcji właściwie od razu, ponieważ trady odbywają się pomiędzy użytkownikami strony za pomocą rozszerzenia do przeglądarki, co oczywiście zwiększa też bezpieczeństwo takiej wymiany. Na stronie dodatkowo znajdziecie duży wybór skinów, w każdym tak naprawdę stanie, czy do Field Tested, czy do Fabrycznie Nowy, no do wyboru, do koloru. A jeżeli chcecie sobie, słuchajcie, wyszukać dokładnie tego jednego specjalnego skina, możecie skorzystać z naprawdę rozbudowanego i zaawansowanego systemu filtrowania. Jeżeli chcecie sprzedać swojego skina, wystarczy, że ustawicie jego cenę, a następnie, kiedy pojawi się na niego kupiec, chcący na zwyczajnie zakupić ten przedmiot, dostaniecie powiadomienie. Wtedy zwyczajnie wystarczy, że dostarczycie taki przedmiot, a pieniądze ze skina pojawią się na waszym koncie na Shadowplayu. A jeżeli nie chcecie czekać zbyt długo właśnie na tego kupca, możecie użyć opcji Instant Sella, która sprzeda waszego skina stricte do strony. Shadowplay oferuje również wiele możliwości wypłaty waszych środków, takich jak chociażby krypto, bank, karty czy nawet transfery na inne strony. Zapraszam, link znajdziecie w opisie. Natomiast jeśli nie interesuje nas kosa jako główna część ekwipunku, a faktycznie skiny do pozostałych broni, zacznijmy sobie od samego początku, czyli kałacha. Tutaj wybrałem, słuchajcie, skórkę Legion of Anubis w stanie Field Tested za niecałe 50 zł. Jednak jeden z najtańszych skinów jakości czerwony, jaki mamy w cesie do kałaszka i również skin, który obdrapany w tym stanie nie jest. Legion of Anubis to tak naprawdę jeden z lepiej zrobionych skinów według mnie, który wraz z niską ceną, jak na tak dobrze zrobionym skinie, uklasowuje go spokojnie w kategorii A czy nawet A+. M44 z kolei jest kolejna i dla tych, co mimo wszystko po update'cie lubią sobie z nią pograć, śmiało mogę polecić nową skórkę The Coalition, również w stanie Field Tested. Skórka ta ma również dwie duże zalety, cenę oraz naprawdę topowe wykonanie. Niektórzy mogą się spierać, że tak naprawdę jest to kolejny skin pokroju Royal Paladina, Baskilla czy nawet Desert Strike, jednak ja uważam osobiście, że skin ten pokazuje znacznie więcej szczegółów, barwy są lepiej dobrane i bardziej intensywne, no i cały skin po prostu taki jednościowo wygląda zwyczajnie kozacko. Za mnie natomiast do M4 z tłumikiem wybrałem prostego dosyć Nightmare'a. Mimo iż skin prosty, to uważam, że posiada naprawdę intensywne kolory, które przykuwają naszą uwagę właściwie od pierwszego wejrzenia. A i w grze skin ten jest naprawdę niesamowity, z naprawdę ciekawą tematyką. Kolejny na liście, słuchajcie, jest Awupa. Tym razem ja chciałem również wybierać tego samego właściwie co zawsze, czyli jakiegoś Mortisa czy Aterisa, i dzisiaj wybrałem AWP Pop-Op. I tak jak może lekko ona odstaje od wcześniej wymienionych skinów, tak dalej według mnie posiada ona w sobie naprawdę coś interesującego, co przykuwa naszą uwagę w ten czy inny sposób. A do drugich ona też nie należy, więc też całkiem fajny strzał. Kolejną skórką na ciebie oczywiście będzie Abyss do Scouta. Ach, Abyss. Legendarny Abyss, który nie dość, że jest tani, to w stanie Battlescared posiada również dwie wersje kolorystyczne. Albo wyrazistą taką niebieską, albo bardziej taką wyblakłą i jasną. Obie tak naprawdę zachwycają nas na swój osobisty sposób i uważam, że za takie pieniądze, no po prostu lepiej nie trafimy. Pistolety, jak zwykle przy tych kwotach, zaszalałem nieco troszkę, ale ostatecznie jakby wiecie. Mamy prawie zawsze jakiegoś pistoleta w ekwipunku, więc narzekać nie możemy. Usp, jakiego wybrałem na dzisiaj, słuchajcie, to The Traitor w stanie Battlescared. Stan Battlescared jednak nie powinien nas obawiać, albowiem stan ten nie wpływa tak naprawdę na ilość rys na skinie, a jedynie na jego jasność. Za mnie natomiast możemy skusić się przy podobnych cenach na P2000, Fire Elementala, Minimal War, czy też Fabrycznie Nowym, w zależności co preferujemy. Powiedzieć jednak mogę, że różnic jako takich nie ma. Glock 18 z kolei posiada jak raz nie młynka, a Water Elementala. I ten według mnie jest również naprawdę piękny. I właściwie nawet z tego co pamiętam, był on pierwszą ze skórek do Glocka, jaką posiadałem, i pamiętam właściwie do teraz moment ekscytacji, który towarzyszył mi właściwie za każdym razem, kiedy wyciągałem i trzymałem tą broń. P250 jest kolejny na naszej liście i tutaj znajdziemy skórkę Muertos. Piękna, mocna i przede wszystkim czerwona skórka to jeden z topowych skinów do tego pistoletu. Za stan Minimal War w tym wypadku zapłacimy nieco ponad 12 zł, także też całkiem nie najgorzej. T9 z kolei posiada skórkę Fuel Injector, a 5.7 nowego Boost Protocola. I mimo iż skina do 5.7 możemy zapewne wybrać i lepszego, i ładniejszego,
ładniejszego, to uważam, że właśnie ta nowa skórka posiada w sobie naprawdę nieodkryte piękno, które może nas zaskoczyć. CZ-ka z kolei, jeżeli ktoś woli z nią grać, posiada skórkę Syndicate, która nie dość, że jest nowa, tania, to również dobrze będzie pasować wraz z nową M4. Digielek jest kolejny i myślę, że mimo wszystko po update'cie i tak nim gramy. Posiadam skórkę, słuchajcie, Kumiho Dragon. Starą skórkę, która mimo tylu lat właściwie ile istnieje w grze, dalej posiada swojego pazura i kopa. Natomiast jeżeli wolimy grać ze wcześniej wspomnianym rewolwerem, wydaje mi się, że najlepszym wyborem będzie skin Blaze. Ten jest dosyć tani, a jeżeli mamy 4 Blaze też jako sam skin w sobie, jest dosyć legendarny. Dual Berety to ostatni pistolet na dzisiaj, który posiada skórkę Dueling Dragons. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do broni Rifle. Zostało nam chociażby SG-53, do którego posiadamy skórkę Pulse, stani Field Tested. Natomiast AUGA zostaniemy wraz ze skinem Chameleon. Skina, którego w sumie nigdy nie dawałem do zestawienia, a trochę szkoda, bo mimo, że jest prosty, to naprawdę bardzo fajny. Dalej jest Galil wraz z niesamowitym skinem Chromatic Aberration w stani Field Tested. Natomiast po przeciwnej stronie barykady znajdziemy Famasa ZX Spectron. Nowy, naprawdę genialny skin. PM. P90 rozpoczyna nam tą listę z prostym, starym, ale według mnie naprawdę cudownym i niebieskim skinem modu. Tego w stanie Minimal War wyhaczymy za niecałe 2 zł. Do Maka 10 z kolei mamy wiecznie młodego i pełnego energii, Diskoteka. Bo tak dania skórka z efektem holo to istny mus w naszym ekwipunku. Kolejny jest MB9 Food Chain w stanie Field Tested za nieco ponad 11 zł. I co fajne, jeżeli poszukamy dobrze, zadrapać znaleźć na takowym nie powinniśmy. Do Umpa wybieram, słuchajcie, skórkę Primal Saber, a do MP7 skina Gunsmoke w stanie Minimal War. Natomiast jeżeli wolimy zagrać sobie z MP5, to wybrać możemy skina Kitbash również w stanie Field Tested. Ostatni spełn na dzisiaj, moi drodzy, czyli Bizon z czymś innym niż zawsze, a tym razem ze skinem Ozyrys. No i na sam koniec, moi drodzy, mamy sekcję broni ciężkich, w której znajdziemy Maga 7 Hit, nowe Koi, XMA Seasons, Obrzyn Apokalipto, Negeva Ultralight, M249 Spectre, Skara20 Enforcera oraz G3D1 High Seasa. I moi drodzy, oto cały ekwipunek za 300 zł. Dajcie znać w komentarzu, co o nim uważacie, bo tak jak zawsze starałem się wybierać skiny, z którymi sam osobiście nie wstydziłbym się zagrać, no i po prostu chciałem znaleźć skiny, żeby za każdym razem, kiedy takowego wyciągniecie, ten po prostu wam się spodoba w ten czy inny sposób. Dzisiaj jednak bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeżeli ten materiał wam się spodobał. No i co? Ja byłem Maciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!